Dzień dobry Państwu. 27 września w programie lokalnym Telewizji Zachód wita Państwa Roman Wójcik, co zobaczymy w dzisiejszym programie. Na początek proponuję aktualności, następnie zobaczymy, jak funkcjonowały służby mundurowe w naszym mieście, w naszym powiecie. Następnie program samorządowy miasta Szczecinek i na zakończenie magazyn Wektora Media. A za chwilę aktualności. Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe zaprosiło rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych do obejrzenia spektaklu Działka, zaprezentowanego przez formację teatralną Mam Teatr, aktorów Marzannę Graf oraz Aleksandra Mikołajczaka. Wcześniej spektakl mogli obejrzeć uczniowie. Przedstawienie teatralne zawarte w trzech aktach pokazuje w niezwykle realny sposób, co dzieje się z rodziną, w której ktoś zaczyna eksperymentować z narkotykami. Przedstawia problem pogłębiającego się uzależnienia nastolatka poprzez relacje z jego najbliższymi. Rodzice żyją w przeświadczeniu, że ich syn ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek, nie kontrolują go, dają pozornie kontrolowaną wolność i w imię źle rozumianej miłości nie zauważają problemu. A koledzy... Koledzy wolą nie wiedzieć, co się dzieje. Po obejrzeniu sztuki rodzice mogli porozmawiać z aktorami o problematyce poruszanej w spektaklu. Klub na obcasach zaprasza na wyjazd do Poznania na koncert poświęcony wielkiemu artyście Leonardowi Cohenowi w pierwszą rocznicę jego śmierci, na którym wspominane będą jego niezwykłe piosenki pełne mądrych i pięknych słów. Na jednej scenie wystąpią Justyna Steczkowska, Jan Borysewicz, Krzysztof Cugowski, Maciej Maleńczuk, Marek Dyjak. Całości towarzyszyć będzie Polska Orkiestra Muzyki Filmowej pod batutą Przemysława Pasternaka. Koncert odbędzie się 8 listopada w hali Arena w Poznaniu. Wyjazd autokarem o godzinie 11 z Placu Kamińskiego w Szczecinku 8 listopada. Bilety w cenie 160 zł do nabycia w kasie Sapiku. Mistrzostwa Zachodniopomorskiej Ligi Obrony Kraju w kategoriach młodzieżowych w strzelaniach kulowych zgromadziły na starcie wielu strzelców z klubów całego województwa. W zawodach uczestniczył również klub Impuls. Strzelając w trójkę od razu na starcie, klub stracił szansę na zajęcie czołowego miejsca, na które liczył. Nieźle za to wypadł w klasyfikacji indywidualnej. Paweł Komperda nie miał sobie równych. Wystrzelał pierwsze miejsce w pistolecie sportowym. Ewelina Arciuszkiewicz, najmłodsza zawodniczka konkursu, strzelając z karabinu, uplasowała się na trzecim miejscu w kategorii dziewcząt, a Janusz Arciuszkiewicz zajął czwarte miejsce w kategorii chłopców. Szymon Gaczyński w kategorii juniorskiej zajął piąte miejsce. Powoli kończy się czas popołudniowych treningów na strzelnicy. Od października klub zaprasza na treningi do hali Ślusarnia w godzinach od 17 do 18.30 w każdy poniedziałek oraz piątek. Dziś w programie samorządowym będzie mowa o przebudowie kwartału ulic Parkowa, Junacka, Drzymały. Zastępca burmistrza Daniel Rak powie o przebiegu prac i czekających nas utrudnieniach. Ta inwestycja w tej chwili, można powiedzieć, zakończyła swój pierwszy etap, bo tak naprawdę dzielimy ją na trzy etapy. Pierwszy etap, który został już dzisiaj praktycznie oddany do użytkowania, może nie do końca, bo tak naprawdę inwestycja zakończy się dopiero, kiedy całość inwestycji zostanie odebrana. Natomiast dzisiaj, wykonując pierwszy etap, przedstawiona została zmiana organizacji ruchów w tym kwartale. I dzisiaj praktycznie od końca tygodnia można już wjechać od ulicy Ordona przy hotelu Oscar na nowo oddane miejsca postojowe. Tam tych miejsc postojowych w obrębie nieruchomości stanowiących własność miasta jest 59. I tak jak powiedziałem, to jest pierwszy etap. Ten etap wykonał prywatny inwestor i jest to wynikiem naszego porozumienia z nim. I ta formuła porozumienia dzisiaj już zmierza do samego końca. My z kolei rozstrzygnęliśmy postępowanie przetargowe
około miesiąc temu, a 4 września przekazaliśmy plac budowy i dzisiaj już pierwsze prace przy ulicy Junackiej i tutaj już pierwsze utrudnienia związane z tym, że ulica została zamknięta, przebudowane są ciągi komunikacyjne, będzie wymiana nawierzchni, czyli frezowanie i nowe nakładki i ta inwestycja będzie się przemieszczała w kierunku Wieży Świętego Mikołaja, czyli dalej ulicą Junacką, dalej ulica Drzymały i odcinek Księżnej Jadwigi i to będzie ten drugi etap. Równolegle prowadzone są prace przy nowo powstawałym centrum i tam ma być połączenie ulicy Junackiej z ulicą Parkową. Dopiero kiedy te dwa etapy, ten pierwszy, który dzisiaj został zakończony, ten drugi, o którym mówiłem, ale także musi być to skoordynowane z udrożnieniem i połączeniem z ulicą Parkową przez prywatnego inwestora. Jeżeli to zostanie zakończone, wówczas przejdziemy do realizacji trzeciego etapu, a mianowicie ulicy Parkowej. Ulica Parkowa z małym włączeniem w ulicę Ordona, czyli Małe Rondo. Docelowo powstanie tam ponad 90 miejsc parkingowych, nowe nawierzchnie, nowe ciągi komunikacyjne. Tych miejsc postojowych będzie relatywnie więcej, jeżeli będziemy się przemieszczali tutaj w kierunku Drzymały. Tam też są wolne skwery do tego, żeby można było je wygospodarować. Także ta przestrzeń między Bohaterów Warszawy a ulicą Ordona będzie miała w ogóle nową jakość. Ponadto w programie będzie mowa o wieży wodociągowej, w której miało powstać obserwatorium astronomiczne i planetarium. Wygląda na to, że wieża będzie musiała poczekać na lepsze czasy. Burmistrz wspomni też o 25-leciu Związku Miast i Gmin do Rzecza Parsenty oraz o kolejnych dotacjach, które miasto otrzyma od Związku. Archiwum Państwowe w Koszalinie, oddział w Szczecinku, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, a także przypadającej 65. rocznicy funkcjonowania szczecineckiej placówki archiwalnej, zaprasza w piątek 29 września na wystawę pod tytułem Skarby Szczecineckiego Archiwum. Organizujemy wystawę pod tytułem Skarby Szczecineckiego Archiwum. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców zainteresowanych historią naszego regionu do wizyty w naszym archiwum. Otwarcie wystawy odbędzie się o godzinie 12. Jeżeli ktoś nie będzie mógł przyjść w tym czasie, to informuję, że wystawa będzie czynna do 2 listopada. Czyli można do 2 listopada przyjść do archiwum i tą wystawę obejrzeć. Co będzie prezentowane na tej wystawie? Zaprezentujemy nasze najcenniejsze zbiory oraz materiały archiwalne, które cieszą się największą popularnością wśród użytkowników. Zaprezentujemy po raz pierwszy również spuściznę pana Kazimierza Margola, część z tej spuścizny oraz materiały archiwalne przekazane nam przez Związek Kombatantów w Szczecinku. Będzie to pierwsze takie zaprezentowanie tych cennych zbiorów. Szczecineckie Stowarzyszenie Kardiologiczne Moje Serce istnieje już 15 lat. Nie będzie pompy, nie będzie jubileuszowej imprezy, ale za to będzie kolejne spotkanie i kolejna prelekcja na aktualny temat. Ponieważ w kalendarzu mamy już jesień i może nas dopaść jesienna chandra, jesienna depresja. Jesień? Bardzo często popadamy w depresję. Stowarzyszenie Kardiologiczne Moje Serce wychodzi naprzeciw temu i chce pouczyć po prostu mieszkańców, jak zapobiegać depresji. No, panie redaktorze, pięknie to panu ują, muszę powiedzieć, ale zanim do tego dojdę, to po prostu nadmienię, że Szczecineckie Stowarzyszenie Kardiologiczne Moje Serce w tym roku obchodzi piękny jubileusz, mianowicie 15-lecie swojej działalności i właśnie w związku z tym organizujemy spotkanie i to, co pan redaktor powiedział, wymienił, że chcemy spotkać się z doktorem, psychologiem, psychoterapeutą z Warszawy na temat właśnie będzie mówiła depresji. A wiadomo, depresja, no to co redaktor wspomniał, dotyczy to naszego stanu zdrowotnego, energii, życia. Wpadamy w stres jakiś, ogarnia nas stres, smutek, przygnębienie, apatia, lęk, strach i tak dalej. A tak jak zauważyliśmy, że
Coraz bardziej dotyczy to ludzi młodych, którzy przede wszystkim tracą pracę. Depresja dopada każdego, bez wyjątku. No bez wyjątku, panie doktorze, a szczególnie to, co wspomniał w tej porze właśnie roku, ta jesień jest okropna, taka ponura, a w tym roku to jest szczególna. I niestety, ale każdy człowiek coraz więcej przeżywa właśnie ten stan depresji i chcemy właśnie jako Stowarzyszenie Kardiologiczne wyjść do społeczeństwa i nie tylko do członków Stowarzyszenia Kardiologicznego, ale no, zresztą my przez 15 lat jeśli organizujemy spotkania, to nie tylko z członkami, ale po prostu zapraszamy mieszkańców i również z ościennych miejscowości. Powiedzmy jeszcze kiedy i gdzie, bo to najważniejsze. No tak, na pewno. To jest w najbliższy piątek o godzinie 17 w auli tradycyjnie w Zespole Szkół Księcia Warcisława przy 1 maja o godzinie 17. Wstęp jak zwykle jest wolny, także każda osoba, która spotyka się z tą depresją, z tym smutkiem, chętnie jest widziana, także do zobaczenia. Szczecineckie pożegnanie lata będzie miało leśny charakter. Na placu koncertowym w sobotę od godziny 13 leśnicy prezentować będą wszystko, co związane jest z gospodarką leśną. Impreza organizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinku, ale nie tylko, ponieważ organizujemy to wspólnie z miastem, z starostwem szczecineckim i naszym partnerem w tej imprezie jest firma Kronospan. Dziać się będzie dużo. Chcemy mówić o lesie, chcemy las przybliżać, poznawać las. Las poprzez edukację, ale także poznawać las poprzez smaki lasu, leśne smaki. Dlatego przygotowaliśmy wiele atrakcji kulinarnych. Między innymi będzie do degustacji bigos myśliwski, będzie zupa warcisławka właśnie podana z okazji tej imprezy w trochę innej formie, bo będzie zrobiona z dziczyzny. Będzie do degustacji mięso z dzika. A poza kulinarnymi atrakcjami wiele atrakcji takich scenicznych, dziejących się na terenie placu. Między innymi właśnie pokaz psów myśliwskich, stoisko z ptakami drapieżnymi, będziemy puszczać ptaki w czasie imprezy na wolność. Będzie też kawaleria konna, no i trochę szumu narobią nam dromadery, które przylecą tutaj nad plac zrzucić wodę. Partnerów mamy, gości zaproszonych mamy w tej chwili około 60 stanowisk. Myślę, że tych atrakcji będzie tak dużo, zresztą widać to na harmonogramie, na plakacie, które będzie można sobie wybrać, prawda? Zależnie od tego, na co mamy ochotę, będziemy mogli sobie tu przyjść na plac i w tych godzinach spędzić czas. No, my chcielibyśmy, żeby goście byli od początku, czyli od godziny 12 już w sobotę do godziny 19, ponieważ na samym końcu imprezy czeka nas finał w postaci koncertu finalisty Must Be The Music, który zagra hity polskie, współczesne, które są nam bardzo dobrze znane, a także hity Eurowizji. A na zakończenie mam dla Państwa zaproszenie na imprezę turystyczno-krajoznawczą. Wojskowe koło PTTK Wiarusy zaprasza w najbliższą niedzielę, 1 października, na jesienny rajd pieczonego ziemniaka. Jesień w pełni, na razie chłodno, deszczowo, ale jak zawsze zapraszam na kolejną naszą imprezę, jesienną imprezę, kolejny już rajd pieczonego ziemniaka i zapewniam piękną, złotą polską jesień i piękną pogodę. Rajd, jak powiedziałem, odbędzie się w najbliższą niedzielę, 1 października. Zbiórka uczestników o godzinie 10 na pętli autobusowej na osiedlu Zachód. Tam turyści udadzą się na dwie trasy. Trasa piesza, około 7 km, przez Dębowo, Janowo, wzgórze Marianowo, Marienton i na Ślusarnię, a rowerzyści no troszkę dalej, przez Mosinę, dalej Dziki, Turowo, również na Ślusarnię. Tam na polu biwakowym przy Ślusarni odbędzie się zakończenie imprezy. Będą oczywiście pieczone ziemniaki w ognisku, będzie kiełbaska, będą konkursy rekreacyjne. Każdy z uczestników otrzyma oczywiście pamiątkowy znaczek i możliwość zdobycia nagród ufundowanych przez organizatorów. Tak więc polecam, zapraszam turystów pieszych, turystów z rowerami na naszą kolejną imprezę, kolejny jesienny rajd pieczonego ziemniaka. Niedziela, 1 października, zbiórka, pętla autobusowa osiedle Zachód. Zapisy w siedzibie KPTTK i w Centrum Informacji Turystycznej. To nasza najbliższa impreza, a kolejna rajd się tylko za 2 tygodnie, ale o tym powiemy w terminie późniejszym.
To wszystko w dzisiejszych aktualnościach. Po chwili reklam zapraszam Państwa do wizyty w służbach mundurowych naszego miasta i naszego powiatu, więc Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej.